Gdy adwentowy wieczór nadchodzi, posłuchaj słychać krok. Para wędrowców do nas przychodzi poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka, puka i schronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Święta panienko stojąca w progu w chłodny zimowy czas. Przychodzisz tu betlejemską drogą i pytasz, przyjmiesz nas? Od drzwi do drzwi stuka, puka i schronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Witam was bardzo serdecznie w ten czwartkowy wieczór. Gromadzimy się po raz kolejny, aby wspólnie rozważać Boże Słowo w naszych adwentowych zmaganiach. Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcemy najpierw posłuchać Pana Jezusa i tego, co nam mówi Słowo Pańskie w dzisiejszy dzień. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Można usiąść. Słowo dzisiejsze prowadzi nas, jak zawsze, do Chrystusa. Ale bombka, którą będziecie dzisiaj czy też jutro wycinali, wyklejali i przyczepiali niteczkę, tak aby ta bombka zawisła na bożonarodzeniowej choince w waszym domu, dzisiaj mówi nam coś bardzo ważnego, że oto Eucharystia uczy nas zjednoczenia z Bogiem. Co to jest zjednoczenie? Żeby mówić o zjednoczeniu, to najpierw by trzeba powiedzieć o braku jedności. Pewnie tych sytuacji mamy wiele w życiu, takich, w których brakuje nam jedności. W poglądach, w zdaniu jakimś na jakiś temat, ale także jedności w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Co wtedy jest? Dobrze wiecie, rodzice jeszcze lepiej, bo patrzą na to z boku. Jest kłótnia, jest taki hałas w domu, że w końcu pewnie albo mama, albo tata muszą czy podnieść głos, czy też użyć pięści, żeby uderzyć w jakiś stół, oby nie szklany, no i powiedzieć: słuchajcie, już dosyć. Teraz to trzeba szukać porozumienia. Trzeba szukać jedności. Dorośli też tak robią. Kłócą się, czasami są wojny niestety na świecie, a potem jak już się wszyscy zmęczą albo wykończą, to potem siadają przy stole i przy fleszu kamer, przy aparatach fotograficznych wszyscy podpisują układy pokojowe. Pan Jezus
proponuje nam całkiem inne zjednoczenie. Nie na podstawie umów, dogadania się. Tutaj nie ma takiej opcji. On nam proponuje zjednoczenie z Nim. Zjednoczenie, czyli bliskość. Ta jedność z Panem Bogiem właśnie polega na tym, że potrafimy do Niego przyjść i Go przede wszystkim posłuchać. Tak było wtedy, kiedy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela. Pan Jezus, kiedy opowiada o Janie Chrzcicielu, mówi: kto ma uszy, niechaj słucha. Więc potrzebne są nam te uszy, żeby dojść do jedności z Bogiem. Jest taki moment w czasie mszy świętej, który może nie zawsze jest czy zauważalny, czy też słyszalny. Przeważnie, kiedy ksiądz odmawia po cichu jakieś modlitwy, to Kościół śpiewa, wspólnota śpiewa. Oby zawsze z organistą. Czasami pana czy pani organistki nie ma, no i wtedy trzeba śpiewać bez instrumentu. Są też tak zwane msze święte recytowane, kiedy w czasie liturgii nie ma śpiewu, z pewnym wyjątkiem. Warto o tym wyjątku wiedzieć. Kiedy jest msza święta recytowana, wówczas wszystko się czyta. Prawie nic się nie śpiewa. Jest tylko jeden moment, kiedy się śpiewa. Śpiewa się pieśń Alleluja. I właśnie w takiej mszy świętej recytowanej możemy usłyszeć modlitwy, które ksiądz zwykle odmawia po cichu. Jest taka modlitwa, którą ksiądz albo diakon, w naszej parafii mamy tę radość i ten przywilej, że jest w naszej parafii diakon pochodzący z naszej parafii, Krzysztof, który, daj Boże, w maju przyszłego roku przyjmie święcenia kapłańskie. I właśnie albo ksiądz, albo diakon nalewa do kielicha w czasie mszy świętej wino i wodę. Pewnie wiecie, kto przynosi wino i wodę. Najczęściej przynoszą je ministranci. Przynoszą w procesji, bo każde przyniesienie tego wina i tej wody to jest procesja z darami. Czasami jest uroczysta, wtedy może ty przynosisz wino czy wodę. W takich małych naczynkach, które nazywamy ampułkami. Dlaczego wlewamy wino i wodę? Wino to wiemy. Było wino na ostatniej wieczerzy i Pan Jezus powiedział, biorąc po wieczerzy kielich, że to wino jest moją krwią i to czyńcie na moją pamiątkę. Ale dlaczego do tego wina dolewamy wody? Najpierw pytanie, czy wiecie, ile tej wody dolewamy? Dolewamy krople wody. Kiedyś, jak ja byłem takim małym ministrantem, to pamiętam, że żeby ksiądz nie nalał za dużo tej wody, to były takie specjalne łyżeczki. I ta kropla wlatywała do wody. Teraz nalewa się tak symbolicznie, tak żeby woda dotknęła wina i tam się zanurzyła w tym winie. Wino oznacza miłość Boga. A woda nasze ludzkie sprawy. Zobaczcie, w tym prostym geście nalania wina, a później kropli wody, ksiądz liturgii przewodniczący mówi nam o zjednoczeniu naszych spraw, często trudnych, nie do rozwiązania, z Panem Jezusem. I zanurzenia tej naszej codzienności w Jego miłości. Kiedy ksiądz czy diakon nalewają tego wina i tej wody, mówią taką modlitwę.
przez to misterium wody i wina, daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Pewnie nie słyszeliście tych słów, bo zawsze ksiądz je wypowiada po cichu. Kiedy będziecie w najbliższym czasie na mszy świętej, czy w kościele, czy też online, co niestety jest jakimś naszym doświadczeniem tego czasu pandemii, zwróćcie uwagę na ten moment. Zjednoczyć się z Panem Jezusem. A symbolicznie pokazuje to ksiądz, kiedy wlewa krople wody do wina w kielichu. I to wszystko stanie się Chrystusem, naszym Zbawicielem. Moi kochani, zadanie dla was. Zjednoczyć się z Panem Jezusem, to oddać Mu wszystkie troski. Kiedy widzisz w domu jakąś trudność, smutnych rodziców, pokłócone rodzeństwo, albo sam czy sama doświadczasz jakiegoś smutku albo takiego roztargnienia, pomóc się o to, aby to wszystko się zanurzyło w Panu Jezusie. To nie jest łatwe, ale ten symbol na mszy świętej, ten znak, on nam w tym pomaga. Przypomnij sobie o tej kropli wody, o tej kropli Twoich spraw, które jakby znikają, rozpuszczają się w miłości Pana Jezusa. I to jest zadanie. Znajdźcie jakąś kroplę waszych spraw. Pomyślcie, co byście chcieli wpuścić tam do tego kielicha. I powiedzcie o tym Panu Jezusowi przy najbliższej mszy świętej. Kiedy będziecie śpiewać pieśń, bo ksiądz będzie po cichu odmawiał tę modlitwę przez misterium wody i wina, to wy wtedy, widząc, jak wlewa wino, a później krople wody, powiedzcie: Panie Jezu, niech tam do tego kielicha wpadnie ta moja sprawa. Jutro pomyślcie o tej sprawie. Co to by mogło być? Jaka ważna sprawa chcielibyśmy, aby była oddana Panu Jezusowi? A teraz w tej sprawie, którą jutro powiecie Panu Jezusowi, którą sobie przypomnicie przy najbliższej mszy świętej, przedstawmy Bogu w modlitwie. Powstańmy. Panie Boże, tak wiele mamy spraw, często trudnych, często długo je nosimy w sercu, ale chcemy, aby one rozpłynęły się w winie Twojej miłości i stały się Tobą. Dlatego modlimy się słowami, których nas nauczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Powierzamy się Matce Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na dobre rozeznanie, czyli wymyślenie, pomyślenie, jaka to sprawa chcielibyśmy, aby była zanurzona w Panu Jezusie, umocnijmy się Bożym błogosławieństwem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem i spokojnej nocy.